Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Nazywam się Ćwiertnicki Krzysztof i jestem absolwentem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. No i teraz już od 2 miesięcy również też doktorem sztuk pięknych, ponieważ właśnie na moje alma mater obroniłem we wrześniu doktorat jednogłośnie, co jest jeszcze bardziej takim powodem do radości, oprócz tego samego faktu tworzenia tej pracy. Wystawa ma tytuł Obrazy dynamiczne. W sumie to podobnie jak nazwa doktoratu, pełna nazwa doktoratu, to jest e-projekt Obrazy dynamiczne. Ta litera E i z myślnikiem, z dopiskiem projekt oznaczała jakby taki cykl eksperymentów, które wykonywałem podczas studiów doktoranckich, no i później już w samym procesie tworzenia pracy doktorskiej. Na wystawie można zobaczyć właśnie clue tych doświadczeń i tej całej mojej pracy, czyli właśnie obrazy dynamiczne. Prace graficzne, właśnie z pogranicza grafiki i multimediów, bo łączę w sobie jakby te cechy, które po prostu tutaj prezentuję. Jest to cykl 9 prac, które opisują różnego rodzaju zjawiska fizyczne na temat światła, barwy, materii. No i też jak wszystko jest jakby zamknięte w takich klamrach czasu. No i te prace tutaj właśnie są prezentowane. Na wystawie oprócz moich grafik są też moje teksty opisujące dane zjawisko. Jakby grafiki w ogóle, te obrazy dynamiczne są nazywane, mają nazwy zjawiska, które zostało zaobserwowane. Pulsowanie, nakładanie, żarzenie. I dodatkowo przy każdej pracy jest też mój taki autorski, bardzo doindywidualny i taki bardzo mój opis tego zjawiska, mojego takiego doświadczenia, tego, co widziałem. I te dwie rzeczy no, są pewnego rodzaju też jakby łączą się, że możemy obejrzeć, możemy mieć swoje przeżycia, ale też wejść jakby w tą sferę literacką i przeczytać oprócz tytułu to też co ja czułem jakby będąc jakby świadkiem takiej impresji. Wystawę postanowiłem zbudować troszeczkę na zasadzie zarówno kontrastów, jak i pewnych cech wspólnych. Mamy 4 ściany, z jednej strony są barwy i kompozycje, które w pewien sposób ich jakby relacje tych barw gdzieś mieszają się, nakładają, tworzą pewnego rodzaju twory nowe, natomiast z drugiej strony te barwy gdzieś troszeczkę inaczej tą powierzchnię gospodarują. Zupełnie inaczej one korelują z czernią grafik, bo jakby w moich grafikach jest jakby ta zawarta pasja koloru w czarnym jakby świecie, na czarnej płaszczyźnie. To są dwie ściany i dwie drugie ściany to są przedstawiają prace przedstawiają zjawiska, które gdzieś ich
cykle są bardzo szybkie, to tam nazwy to są nazwy migotanie, pulsowanie, więc to są gdzieś prace, które po obu stronach ściany korespondują i jakby tą prędkością jakby też troszeczkę prowadzą dialog z tymi trochę spokojniejszymi pracami, które są na tych dwóch wcześniejszych ścianach. Jeżeli chodzi o technikę wykonywanych prac, to jest to technika druku lentikularnego, która polega na tym, że w skład takiej pracy wchodzą półobrazy. Czyli jeżeli mamy jedną grafikę, to w skład tej grafiki wchodzi minimalnie dwa obrazy, półobrazy stereoskopowe. Tworzy się to za pomocą, takie obrazy tworzy się za pomocą programów komputerowych i są to po prostu naprzemiennie mikroskopijne linie poukładane jednego i drugiego obrazu i to albo drukuje się na soczewce, czyli na takiej folii z cienkimi takimi wypukłymi paskami, rastrami, które załamują światło i pokazują jeden z tych dwóch bądź większej ilości obrazów. Obecnie technologie pozwalają nam uzyskiwać i około 25 może zmian w takim obrazie. U mnie te zmiany są dużo subtelniejsze, obrazów, tych półobrazów jest dużo mniej, ze względu też na jakby na chęć przedstawienia określonych efektów i jakby ten większy taki spokój i mniejsza ilość tych elementów pozwoliła mi uzyskać właśnie określone efekty, które chciałem. Tutaj jeszcze warto nadmienić, że te półobrazy, czy w ogóle te jakby idea tych prac wywodzi się z moich filmów eksperymentalnych, które właśnie robiłem na studiach doktoranckich i właśnie później w samym tym procesie tworzenia doktoratu, czyli to są takie moje wideonotatki z przeprowadzonych doświadczeń czy zaobserwowanych zjawisk kolorystycznych czy świetlnych, które właśnie nagrywałem i później te obrazy za pomocą komputera przerabiałem i mogłem transponować na powierzchnię soczewki, tworząc prace lentikularne, czy te obrazy dynamiczne. Tak jak wspominałem wcześniej, w pracy doktorskiej interesowały mnie takie zjawiska, czy takie hasła jak materia, kolor, światło, ale też bardzo ważnym czynnikiem dla mnie był czas. W sumie to ten czas jakby też wytworzył we mnie tą potrzebę tworzenia obrazów dynamicznych. Miałem po prostu ochotę, kiedy patrzyłem na swoje materiały wideo, które tworzyłem podczas studiów doktoranckich, miałem taką ochotę, potrzebę, żeby te obrazy, te zjawiska trwały wiecznie, żeby one wyciągnięte były za pomocą kamery, w pewien sposób je wyciągałem z rzeczywistości, wrzucałem do komputera, można było obejrzeć. To było jakby gdzieś zachowane, ale jakby ta formuła jakby nie była dla mnie odpowiednia. Jakby ja nie czułem, że te zjawiska są odrębnymi bytami, które żyją i są nieskończone. Stąd też zacząłem myśleć o właśnie przeniesieniu tych zjawisk na coś stałego, na płaszczyznę grafiki, ale właśnie z uwzględnieniem czasu. Dlatego przechodząc się obok tych prac, zaobserwujemy zmiany, jakie wynikają z tych zjawisk. Barwy przenikają, tworzą inne kolory i możemy je oglądać cały czas. Możemy, patrząc z każdego kąta, widzimy inny rodzaj zmieszania albo inny fragment takiego prezentowanego dzieła.
dla mnie ważne było jakby w tym działaniu jakby poszerzenie tej takiej, tych takich doznań między odbiorcą a obrazem. Jakby chciałem doprowadzić do tego, żeby odbiorca wszedł w pewnego rodzaju dialog, a wydaje mi się nawet, że tutaj dobrym słowem jest taniec, że każdy z widzów w pewien sposób tworzy swój autorski taniec, oglądając moje grafiki. Koszt materiałów, już pomijając czas i jakby sprzęt cały, jaki potrzebny jest na różnych etapach pracy, to sam wydruk to są kwoty około 700 zł. No i to jest jakby taka baza oczywiście tego formatu. Mniejsze formaty byłyby tańsze, aczkolwiek to jakby koszt też jest związany z tym, że jest to drukowane z arkusza, który jest dość duży i nawet lekkie zmniejszenie tego wymiaru wcale nie wygeneruje dużo mniejszej kwoty, ponieważ i tak arkusz takiej soczewki trzeba złożyć, który jest akurat w moim wypadku jest większy niż moje prace. Jeżeli chodzi o kwestię jakby tworzenia takiej pracy, jakby długości, do czego, jak to porównać może, to jeżeli chodzi w moim przypadku w przypadku tej właśnie pracy doktorskiej, gdzie interesowały mnie zjawiska z pogranicza fizyki, multimediów, materii, światła, to po pierwsze jakby znalezienie tego jakby zjawiska, które mnie interesuje, jakiegoś nakładania się barw, dwóch kolorów. Czyli najpierw by trzeba było znaleźć odpowiednie jakby warunki, czy w których jakby istnieje taka zależność, albo wytworzyć te warunki, bo wielokrotnie też jakby dokonywałem eksperymentów, w których inicjowałem pewnego rodzaju zjawisko, natomiast mogłem jakby też czasami po prostu znajdywałem określone elementy czy zdarzenie jakby w świecie. Więc jeżeli chodzi o wytworzenie czy znalezienie, to jest jedno. Później dokonywałem takiej wnikliwości czy rejestracji za pomocą kamery. Nagrywałem ten jakby proces jakby powstawania, łączenia się, czy tworzenia czegoś nowego, czy zachowywania się tych kolorów, barw, światła. I ten proces ciężko go określić w jakiejś pewnej ramie czasowej, bo każde zjawisko jest inne i mogły to być na przykład nagrania, jak na przykład przy takiej pracy błyskanie, gdzie te błyski były szybkie, więc nagrania też były krótkie, którymi rejestrowałem dany materiał, dane zjawisko, natomiast ilość tych nagrań rozłożona na kilka dni dawała materiał, z którego wybierałem odpowiednie kadry. I później musiałem to przetworzyć na obrazy lentikularne, wydrukować, więc to już jest taki postprodukcja. Natomiast no jeszcze ta jakby sama produkcja i znajdywanie odpowiedniego kadru jakby już w komputerze, to też jest przejrzeć ten materiał, no to jest drugie tyle albo i trzy razy ten czas, czy cztery, co samo nagranie. Więc można powiedzieć, że taka jedna praca może powstawać w przeciągu miesiąca. Może trochę szybciej, czasami tworzyłem równolegle te prace. Natomiast nie jest to proces na pewno jednodniowy.
Wystawę można obejrzeć od 9 listopada do 7 grudnia 2018 roku. Wystawę można oglądać od poniedziałku do soboty w godzinach 9-19. I tutaj oprócz tego, że chciałem, jakby gorąco zapraszam na obejrzenie mojej wystawy każdego dnia o każdej porze tu jest wymienionych, to bardzo gorąco zapraszam na finisaż, który odbędzie się właśnie 7 grudnia, ostatniego dnia wystawy o godzinie 19, bo będzie dodatkowa niespodzianka. Zagra swoją autorską prezentację stworzoną pod wpływem właśnie obrazów dynamicznych pani Agnieszka Zielińska. Więc będzie czy państwo mogli jakby doświadczyć obrazów wraz z doświadczeniem muzyki i zobaczyć, jak dwóch artystów jakby łączy te dwa różne światy, dwie różne płaszczyzny na jednej wystawie. Można mnie znaleźć oczywiście na Facebooku Krzysiek Ćwiertniewski. Dodatkowo zachęcam do odwiedzenia mojej strony internetowej kćwiertniewski.pl, gdzie można poczytać trochę więcej o mnie, zobaczyć też, jakie inne rzeczy robię, czy robiłem, gdzie, jakby w jaki sposób udzielam się jako artysta i na jakich płaszczyznach działam, bo obrazy dynamiczne to jest część mojej pracy twórczej. Pasję do tworzenia myślę, że poniekąd miałem zawsze. Rodzice zapisywali mnie na jakieś kółka plastyczne, gdzie mama też pamiętam i to dobrze wspominam, pomagała mi uczyć się rysować. Pamiętam te spotkania, znaczy nasze takie bycie razem wieczorami i gdzie właśnie mama pomagała mi w pokonywaniu kolejnych rysunkowych trudności. I to dziś pamiętam i się uśmiecham, jak sobie te rzeczy wspominam. Ale moi rodzice, którzy dali mi jakby bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o moją świadomość, bycie, o to, kim jestem, są geologami z Uniwersytetu Warszawskiego, więc przez większość tego czasu takiego młodzieżowego chciałem iść na geologię. Natomiast mimo wszystko gdzieś równolegle pasjonowałem się sztuką. No i w pewnym momencie trzeba było dokonać wyboru. Może też pomógł fakt, że nie dostałem się po prostu na geologię. No i zacząłem myśleć już tak na poważnie o podjęciu studiów artystycznych. Początkowo myślałem o konserwacji malarstwa, natomiast traf chciał, że w pewnym momencie postanowiłem pójść na grafikę i jest to jeden z moich najlepszych wyborów w życiu. Sztuka jest dla mnie chyba w najprostszy sposób, jeżeli bym chciał się powiedzieć, to jest sposobem na życie i na wypowiadanie się. Jestem teraz może już nie świeżo upieczonym tatą, mam 5-letniego syna, też sporo pracy różnej, bardzo często niezwiązanej ze sztuką i za każdym razem, kiedy dokładam sobie pewnego rodzaju działania właśnie artystyczne, chociażby ten doktorat, który opracowywałem, to zawsze, kiedy tworzę, nawet po godzinach i nawet kiedy jestem zmęczony,
to czuję, że to jest coś, co sprawia mi radość i co pozwala mi jakby żyć. I jakby chyba nie jestem w stanie po prostu z tego zrezygnować. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.